Witam, to jest mój nowy projekt. Jest to sterowanie padem USB dwoma silnikami. Sterowanie odbywa się poprzez odczytywanie wartości z pada USB i przez huba podłączone STM32 generuje sygnał PWM, który steruje dwoma silnikami. Wartości te wyświetlane są na wyświetlaczu sterowanym sekwencyjnie, który jest podłączony do SPI Big & Bone Black. Ok, możemy teraz zobaczyć wartości. To jest jedna oś plus, jedna oś minus, druga oś plus, druga oś minus, trzecia oś plus, trzecia oś minus i czwarta oś plus, czwarta oś minus. Wartość jest płynnie zmieniana. Ok, możemy włączyć teraz silniki. I kiedy ruszamy prawym joystickiem, rusza się prawy silnik. Teraz ruszamy lewym joystickiem, rusza się lewy silnik. Ok, to jest mój nowy projekt.